gość. Czekorolki, czerwony aksamit. Ha. Jeszcze trochę! Złapię ją! Greg, co ty wyprawiasz? Ej, złapię ją, złapię ją, złapię ją! I co, złapałeś? Greg, co się z tobą dzieje? Właśnie, fatalnie ci idzie w dzidziobol. Nie o tym mówię! Doszczętnie zniszczył mój nowy towar! Czy to czekorolki, czerwony aksamit? Mogę spróbować? Ja też, ja też! O, mamusiu, nigdy w życiu nie jadłam czegoś tak przepysznego! Co ty mówisz, Kelsey? To smakuje jak ziemia. No tak, bo to jest ziemia. Jedz to tutaj. Mamusiu, nie jadłem nic tak pysznego! Czekorolki, czerwony aksamit to seria limitowana. Nie uwierzycie, co musiałam za nie oddać. Masz zapłacić za to wszystko, Greg, albo cię zbanuję. Zbanujesz? Błagam, Kit, to był tylko wypadek, odpuść, kumplujemy się. Kumple kumplami, a biznes to biznes. Wspomnieniami i przybijaniem piątki nie opłacisz rachunków. Naprawdę? Zlituj się, to jedyny spożywczak nad potokiem. Odetniesz Krega od drzewa, to padnie z głodu. Albo gorzej, będzie nam jęczał o słodycze. Tylko na niego spójrz, sama skóra i kości, i oczy, i włosy, i przepiękna dusza. Proszę, moi rodzice limitują mi ilość jedzonych słodyczy w domu. Dają mi tylko od święta. A, trochę zbiłeś mnie tym stropu. Dobra, chcesz mi to wynagrodzić? To będziesz mi pomagał w interesie. Jasne, zrobię co każesz. Opaski z czułkami, tak. Wyglądasz nie najlepiej. Dzięki, wiem o tym. Zrobiłam słabą wymianę, bo chciałam się pozbyć przeterminowanych babeczek pizzowych i zostałam z tym okropieństwem. Masz je upłynnić. Jak mam niby namówić kogoś do noszenia tego? To absolutny obciach. Ja tam bym takie nosił. Wyglądasz jak pszczółka! Dobra, nie będę już tego nosił. Słuchaj, musisz pamiętać o tym, że reklama jest dźwignią handlu. Wystarczy, że ktoś cool taką założy, a będą szły jak woda. Więc idź w świat i wyznaczaj trendy. Kto jest cool? Siema, tu wasz ziom, Toman gościu. Pseudonim Tomaniak, pseudonim najlepszy zawodnik, pseudonim wielki mistrz boiska. Jestem tutaj i odsłaniam pomnik ku mojej czci najlepszego atlety wszechczasów. Dobra, zmieścisz ten tekst na tabliczce? No nie wiem, sporo tego. Hej, wierzę w ciebie. Stary Toman jest bardzo cool i miły, więc doczekał się błotnego pomnika. Dobra, ale jak go przekonamy do tej opaski? Chyba mam pomysł. Nowym mistrzem boiska w zapasach na kciuki jest... Greg! Zgadza się, a teraz oddaj mi tę koronę. No nie... Chwila! Proszę, proszę. Czyli fistaszko głowy ma złote kciuki. Ty jesteś tym nowym mistrzem, tak? A co? To, że kciuk od stopy to paluch, a ja jestem Toman, pseudonim Tomcio Paluch. Pokaż, co potrafisz. Raz, dwa, trzy, cztery. Z wojną kciuków startujemy! Kciukowe mega grzmoty! Au. Dobra! Twój kciuk jest słaby. Cóż, pokonałeś mnie. Ty jesteś mistrzem kciuków. Tak? Bo ja jestem Toman! Pseudonim Kciukman! Pseudonim Stalowy Kciuk! Jejku! Ta opaska jest czadowa! Co? Patrzcie, ale ta opaska pasuje mi. Proszę, opaska dla ciebie! Tak! Jestem pszczółką! To była ostatnia sztuka. Nieźle ci poszło. To co, jesteśmy kwita? Z drogi, idzie starszyzna! Handlarko strawy, przybywam po zamówienie cukierków o smaku yuzu. A, zapomniałam o cukierkach. Przez to zamieszanie z opaskami mam opóźnienia w dostawach. Cieszę się, że spłaciłem dług. Narka, Kit! Ej, nie tak prędko! Chcę, żebyś załatwił mi jeszcze jedną transakcję. Co? Jeszcze jedną? Ale ja chcę się bawić! He, twój czas zabawy nad potokiem to dla mnie czas charówki. Nie spłaciłeś jeszcze długu.